Witajcie w kolejnym nagraniu dotyczącym CNC. Dzisiaj postaramy się uruchomić X-Carve'a i zagonić go do pracy poprzez G-code wygenerowany z aplikacji Vectric Aspire. Zapraszam. X-Carve'a w działaniu widzieliście wielokrotnie i tam zawsze do wysterowania maszyny używałem aplikacji Easel, czyli tej autorskiej aplikacji firmy Inventables. A dzisiaj chciałem pójść krok dalej i użyć do wykonania projektu aplikacji Vectric Aspire i później zagonić X-Carve'a do pracy. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Oczywiście będzie Wam potrzebny komputer i pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, będzie ściągnięcie procesora takiego pliku konfiguracyjnego, parsera kodu, może tak jeszcze powiem, który wgracie do aplikacji firmy Vectric, aby ten kod pozwoli wygenerować znowu G-code zrozumiany przez kolejną aplikację, którą zaczniemy sterować X-Carve'em. Już Wam pokazuję, co i jak. Wchodzimy na taką stronę inventables.com łamane przez Technologies, łamane przez Aspire. I tutaj na dole, po prawej stronie, mamy właśnie pliki postprocesora do X-Carve'a. Mamy Shapeoko i mamy na dole X-Carve postprocesor. Ściągamy ten plik na dysk i to jest pierwsza rzecz, która będzie nam niezbędna, żeby w ogóle nam się to udało. I teraz zobaczcie, tutaj mam otworzoną aplikację Aspire. Wchodzimy w File i wchodzimy Open Application Data Folder. OK. Podkatalog PostP, czyli postprocesor. I zobaczcie, tutaj mamy wszystkie postprocesory właśnie, które w tym momencie używamy. Jest tego całkiem sporo. Mogę sobie od razu wziąć coś, co ja używam. To będzie Mach 3. Mach 3 w milimetrach kopy. I wchodzimy do My Postprocessor. I skopiujemy sobie tutaj ten pierwszy plik. Następnie mam tutaj ściągnięte te procesory do X-Carve'a. I tutaj jest również ten w milimetrach. Copy, paste. Otwieramy ponownie aplikację Aspire. Otworzę sobie ten poprzedni projekt. No i teraz zobaczcie, tutaj w opcjach zapisywania ścieżki pojawiły mi się moje dwa postprocesory, czyli właśnie Mach i X-Carve. I o to właśnie chodziło. I teraz zrobimy tak. Tutaj mam jakiś projekt, który zaraz użyjemy. Mam tutaj kawałek MDF-u 780 mm. Zrobimy sobie szybki test. Szybki test 780 na 780. Wstawię sobie do tego projektu tylko dwie linie, które za chwilę wyfrezujemy. OK, jest jedna. I teraz przesuniemy sobie o 700 mm. Czyli odległość między tymi liniami jest dokładnie 700 mm. I o to mi chodzi. Te linie wyfrezujemy sobie na głębokość 1 mm. Frez 3 mm może być. Tutaj
Zobaczmy tylko jeszcze posuw. Może być tutaj. Tak. Generujemy tą ścieżkę. Tutaj mamy jedno wycięcie i tutaj mamy drugie wycięcie, czyli tylko takie dwa zaczniki chcę zrobić. I teraz zaznaczam tą ścieżkę, którą chcę wygenerować do G-kodu rozumianego właśnie przez X-Carve'a. Zapisujemy tą ścieżkę i to będzie test 700 mm 1 G-code. G-code rozumiany przez elektronikę X-Carve'a mamy wygenerowany, ale teraz jest jeszcze potrzebna aplikacja, którą użyjemy do tego celu. I tutaj musicie wejść na kolejną stronę i pobrać aplikację, która się nazywa Universal G-Code Sender. Na tej stronie jest kilka wersji. 2.0, 1.9, ostatnie wersje stabilne. 1.0.9, przepraszam. Pobieracie tą aplikację. Ja już mam to pobrane. I już tutaj to mam. Odpalamy naszego X-Carve'a. Mam podpięte oczywiście już X-Carve'a po USB. Pamiętam, że on u mnie działa na porcie COM numer 3. To jest ważna informacja, żeby być pewny, na jakim porcie to działa. No jeśli nie wiecie, to oczywiście można sobie tutaj sprawdzić. A nie tutaj. Menadżer urządzeń. Porty COM i jak widać Arduino Uno na COM 3 działa. I o to chodzi. Uruchamiamy tę aplikację tym plikiem BAT wykonawczym, ale tutaj jeszcze warto zajrzeć do środka, ponieważ jest tutaj wartość 256 MB. To jest pamięć, którą przydziela się dla tej aplikacji. Jeśli macie dużo linii kodu, warto to zmienić od razu na przykład na 1024 czy też więcej. Jeśli będziecie potrzebować, to warto to wykonać. Odpalamy. OK. I to jest cała ta nasza aplikacja. Wybieramy port, na którym działamy, COM3. Szybkość portu zostawiam i otwieram port. Słychać takie przełączanie, silniki teraz są już trzymane napięciem. Przechodzimy do Machine Control i tutaj mamy $H, czyli Home. Wciskamy to. X-Carve jedzie do pozycji Home. Kręcówki załapują. Będziemy mieli złapane 000. Tej maszyny i OK, jest gotowe. I teraz słuchajcie, teoretycznie mógłbym już zacząć pracę, ale tutaj mam zaciski, on pojechał trochę dalej, więc można sobie, przepraszam, też przesunąć tą maszynę. Uważajcie, milimetry czy też cale są czasami pomylone lub też jak włożycie za dużo, wpiszecie za dużą cyfrę, maszyna naprawdę jest żwawa, zobaczcie, i trzeba na to uważać. Ustawię sobie 0,0, znaczy 0 wartość dla osi Z. OK, tutaj nie będziemy jakoś bardzo szczegółowo tego ustawiać. I to jest nasze 0,0,0. Możemy też posłużyć się linią command. Comment, przepraszam, i wpisać G92, czyli ten punkt startowy maszyny, X0, Y0, Z0, Enter.
i mamy ten punkt złapany. Podnosimy sobie teraz to troszeczkę do góry, czyli zetkę podnoszę w górę i wgrywam ten plik wygenerowany wcześniej, test 700 mm jest wczytany. Możemy też kliknąć w wizualizację, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy się na pewno wszystko zgadza. Dokładnie. Te białe, ten żółty patyczek to jest nasz frez i te dwie białe linie to będą linie frezowania. Dobrze. Czyli co? Odpalam frezarkę i wykonujemy te dwa króciutkie frezowania. Miarka zaczepiona o to miejsce frezowania, a na samym końcu mamy 679 mm. Coś się nie zgadza, prawda? Wracamy w takim razie do Aspire i trzeba sprawdzić na samym modelu, czy tutaj jest na pewno wszystko ok. Użyjemy sobie do tego wymiarowania i zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. 679 mm. Te dwie linie są dokładnie odsunięte, rozsunięte o taki wymiar, jak pokazała miarka. Więc tu gdzieś ja się pomyliłem w czasie przesuwania tego. Program wykonał pracę prawidłowo, wygenerował dokładnie kod. Maszyna również bardzo dokładnie przeniosła to na materiał. Jak widzicie, tu człowiek się myli. Maszyny czy programy raczej nie powinny. Widziałem też pod jednym z ostatnich filmów pytanie odnośnie sztywności tej maszyny X-Carve, czy też dokładności pracy. Myślę, że to jest fajny dowód na to, że prawie 700 mm i mamy trafione w punkt. O to chodzi. Ten film myślę, że też pokazuje, że X-Carve i aplikacja ISO to nie jest jakaś zamknięta grupa i nic się nie da już z tym więcej zrobić. Jak widzieliście, użyłem zupełnie inną aplikację. Vectric Aspire daje gigantyczne możliwości, które również Wam jeszcze pokażę. I poprzez aplikację kolejną, poprzez aplikację Universal G-Code Sender jesteście w stanie sterować również X-Carve'em i to naprawdę w niesamowity sposób. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!